Miasto opracowuje nową politykę w kwestii lokali mieszkalnych i użytkowych będących w zasobach miejskiego zakładu budynków komunalnych. Leszczyńska starówka jest piękna, jednak puste lokale użytkowe nie dodają jej splendoru. Trudne czasy dla działalności gospodarczej sprawiają, że przedsiębiorcy coraz częściej zamykają swoje firmy. Zostają po nich puste lokale, które trudno wynająć. Obecnie na Starym mieście jest ich osiem. Po spotkaniach z mieszkańcami na ostatniej sesji Rady Miejskiej lesz na Prezydent Łukasz Borowiak zapowiedział zmiany w polityce lokalowej. Najprawdopodobniej już niedługo będzie można w drodze przetargów kupić lokale użytkowe, które nie znajdują najemców. Sprawa wystawienia lokali użytkowych, znajdujących się w miejskich kamienicach, będzie przedmiotem wewnętrznych ustaleń, konsultacji z mieszkańcami i dyskusji podczas Komisji Rozwoju Infrastruktury Rady Miejskiej Leszna.